Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. To nie przypadek, że mam tutaj konia bez siodła. Dzisiaj zajmiemy się tematem jazdy na oklep. Zapraszam Was do oglądania. Jazda na oklep przydaje się w wielu momentach. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z końmi, przyda Wam się bardzo, ponieważ poznacie całą motorykę ruchu konia. Jak będziecie jeździć na oklep, będziecie czuli, jak ten koń się rusza, więc będziecie jakby bardziej czuli tego konia. O co tak naprawdę chodzi w tym całym jego ruchu, czy to będzie stęp, czy kłus. Jeżeli macie już swojego konia, umiejętność jazdy na oklep przydaje się bardzo, ponieważ zdarzają się takie przypadki, że koń jest za poprężony, koń się obetrze na kłębie, pod popręgiem, gdziekolwiek, nie ma możliwości założenia siodła. Wtedy dobrze jest jeździć tego konia na oklep, bo jak wiadomo, koń powinien mieć zapewniony ruch. Jazda na oklep ma także swoje plusy, ponieważ jeżdżąc na oklep poprawiacie swój dosiad. Nieraz nawet w komentarzach piszecie, zauważyłam i zgadzam się z tym całkowicie, że bardzo dobrze działa na poprawę dosiadu. Czyli jeżeli macie problem z dosiadem, podciąganie kolana, źle się trzymacie, ogólnie nie macie zbyt dobrej równowagi, dobrze jest pojeździć na oklep, w tym, że wiadomo, że poziom tej jazdy należy dostosować do Waszych umiejętności. Czyli jeżeli za bardzo nie czujecie się pewnie w kłusie, to lepiej na początek nie galopować, tylko zostawić to na później. Jak wiadomo, temperatura konia jest wyższa od naszej, dlatego także taka jazda na oklep ma właściwości hipoterapeutyczne. Dzieci, które mają jakiekolwiek wady postawy, upośledzenia, jeżdżą na koniu na oklep i działa to na nich bardzo dobrze. Takie odczuwanie końskiego ciała, odczuwanie tego ciepła działa bardzo korzystnie na nasz organizm. Na koniu na oklep możecie jeździć tak, jak koń tutaj teraz stoi, czyli bez niczego, wiadomo, zakładamy ogłowie, zakładamy ochraniacze, bo zawsze lepiej je mieć niż nie mieć, ale na plecy nie musicie zakładać nic. I tak na oklep lubię jeździć ja. Jeżeli koń jest bardziej wykłębiony, ma wystający kręgosłup, wygodniej by było założyć na przykład pas do lążowania, a pod spód czaprak lub specjalną podkładkę. Wiadomo, będzie to wygodniejsze, będzie się Wam lepiej siedzieć, nie obetrzecie sobie pupy, ale ja osobiście nie lubię jeździć na czymkolwiek, ponieważ mam takie wrażenie, że jak się trzymam kolanami i złapię się kolanami na tym czapraku, to ten czaprak rusza się ze mną razem z tym. Po prostu tak, jakbym się kolanami trzymała tylko tego czapraka, a ten czaprak mimo woli jeździ po tym koniu. Dlatego nie czuję się zbyt pewnie siedząc na czapraku, nie lubię tego, wolę siedzieć na gołym koniu, takim jak jest teraz. No więc założyliśmy koniowi ogłowie, mamy ochraniacze, koń jest mniej więcej wyczyszczony. Mówię mniej więcej, bo zawsze ktoś się do czegoś przyczepi. To co? Trzeba na tego konia wsiąść. Są trzy możliwości, żeby wsiąść na konia na oklep. Może nawet cztery, ale powiedzmy, są trzy możliwości. Czyli pierwsza możliwość to jest taka, że na tego konia po prostu wskakujemy. Tak, widzicie tu grzywy. Mocno zamachnąć nogą i wskoczyć, ale ja nie umiem, więc Wam tego nie pokażę. Ale są takie osoby, które umieją. Nieraz to widziałam i wygląda to bardzo prosto, więc można spróbować. Ja nie będę próbować, bo wiem, że nie umiem. Kolejna metoda, żeby wsiąść na konia, to jest użycie schodków lub jakiejkolwiek innej, można wsiąść z ogrodzenia, w tym, że no należy pilno uważać, żeby to było bezpieczne, tak? Czyli jeżeli wchodzicie z ogrodzenia, to żeby to ogrodzenie było mocne, żeby nie było takiej możliwości, że ono się, załóżmy, zawali pod Wami. Najlepiej, najbezpieczniej wchodzić z takich schodków. I trzecim sposobem wsiadania na konia na oklep to jest taki sposób, kiedy ktoś Was wrzuca. Pokażę Wam teraz, jak prawidłowo wsiąść na konia, kiedy ktoś Was wrzuca na tego konia. Dzisiaj jest z nami Roxana, zaprosiłam ją do tego odcinka, to było jej marzenie życia, żeby nagrać z nami ten oto odcinek. Pokażę Wam, jak wsiadać na konia na oklep. Więc podstawowa zasada, trzymacie wodze. Trzymamy wodze w lewej ręce, ustawiacie się do konia przodem, następnie lewą nogę zginacie w kolanie, gdzieś 90 stopni. Umawiacie się na sygnał, na przykład my z Roxaną jesteśmy umówione na 3-4. Łapiecie się tutaj i mocno odbijacie. 3-4. Bardzo Ci dziękuję, Roxana. Tak jak widzieliście, jest to bardzo proste, trzeba tylko uważać, żeby nie przelecieć na drugą stronę.
Zapewne nurtuje Was pytanie, jak jeździć na oklep. Więc nie ma zbyt dużej różnicy w jeździe na oklep, a jeździe w siodle. Siedzimy swobodnie, biodra pracują razem z koniem. Staracie się je rozluźnić, tak żeby one ładnie podążały za ruchem konia. Noga jest swobodnie opuszczona w dół. Nie ma potrzeby, żeby ciągnąć mocno piętę w dół. Czyli noga jest swobodnie. Błędem, który często się widuje w jeździe na oklep, to jest podnoszenie kolana. Czyli ludzie, żeby utrzymać równowagę, podnoszą nogę do takiej pozycji, trzymają się kolanem. Jest to tak zwany dosiad fotelowy. Więc fajnie jest właśnie opuścić sobie nogę swobodnie w dół, zacisnąć lekko kolano na siodle i tak jak mówiłam, biodra podążają za ruchem konia, plecy są wyprostowane, łokcie przy ciele, wodze na kontakcie. No to ruszamy. Wydawałoby się, że jazda na oklep ma same pozytywne aspekty, jednak tak nie jest do końca. Dla samego konia nie jest to takie bardzo przyjemne. Inaczej rozłożony jest nasz ciężar, jeżeli siedzimy w siodle, inaczej jeżeli siedzimy bez siodła. Bez siodła ten nacisk jest taki bardziej punktowy, więc mniej wygodny dla konia. Druga sprawa jest taka, że często gdy tracimy równowagę, szczególnie w takich momentach jak przejście z kłusa do galopu, zaczynamy klepać pupą po plecach konia i dla niego jest to bardzo nieprzyjemne. On często ucieka od tego klepania, przyspiesza. Wtedy my, co robimy? Tracimy równowagę, łapiemy się za wodze, więc ogólnie dla konia nie jest ta jazda na oklep taka bardzo, bardzo przyjemna i miła. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do przeglądania naszego portalu, gdzie znajdziecie bardzo dużo ciekawych artykułów. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Warszawie. Cześć!